Halo, witam wszystkich. Witajcie kochani w następnym liveie środowym o godzinie 20. Jak dobrze jest wiedzieć, że jesteście tam po drugiej stronie, chociaż jeszcze Was nie widzę i jeszcze nie widzę waszych komentarzy, ale wiem, że jesteście, wiem, że czekacie. Jesteście gotowi też, żeby otworzyć ze mną razem Boże Słowo i się budować. Tak więc. Y Dzisiaj następny odcinek z serii bohaterowie, bohaterowie Wiary. Do tej pory żeśmy mówili o takich osobach, które może nie są typowymi bohaterami, takimi, o których zwykle myślimy, kiedy otwieramy Biblię: czyli Mojżesz, Abraham, Dawid, Daniel. To były takie postacie, które pierwsze może nam przychodzą do głowy, ale w moim sercu było odkopać takie osoby, które są troszeczkę mniej znane, a które również są w pewien sposób dla nas przykładem tego, jak można wierzyć w Boga. Tak więc dzisiaj będzie na temat Jonasza. E, witam, witam Alicję, Monikę, Elizę. Jeżeli tam jesteś, człowieku, po drugiej stronie, to proszę odezwij się. E, jak dobrze jest wiedzieć, że, że jesteście. <grybujesz> jak dobrze jest mówić do kogoś, kto już tutaj się przywitał i, e, i wtedy jest o wiele raźniej. Bardzo bym chciała, żeby wymyślili taki, taki system, jak to jest na Zoomie, że, żeby można było przez social media się porozumiewać że, widząc siebie, tak? Żebyśmy wszyscy siebie widzieli. Eee, no dobra, kochani, słuchajcie, będziemy, będziemy startować. Witaj Jadwiga, Dawid, Marlena. <grym> eee, u nas też jest Dawid dużo śniegu. Zima nas tutaj, słuchajcie, w tym roku naprawdę. Zaskoczyła, tak? Zaskoczyła drogowców, nie tylko drogowców, ale nas wszystkich zaskoczyła, bo tyle, tyle lat nie było zimy i my mieszkamy na jakimś szczycie góry. Dosyć mamy ostry podjazd, mało że ostry to jeszcze, mało że pod górę to jeszcze zakręt, więc znowu mamy przygody z podjeżdżaniem. Przez wiele lat mieliśmy taki samochód z napędem na cztery koła i nie było problemu. No, ale żeśmy samochód zmienili i teraz musimy się rozpędzać, żeby pod tą górę podjechać, więc cały czas mamy różne przygody. Mąż nasypie piachu, żebyśmy mogli podjechać, za chwilę spadnie śnieg. Potem trochę będzie odwilży, więc to wszystko spłynie, potem zamarznie i tak w kółko, i tak w kółko, tak więc ta zima nam tutaj dostarcza bardzo wiele emocji. Eee, no, proszę bardzo. Jest Stanisław, Małgosia, Agata, Aneta, Agnieszka, Dawid, Beata, Galeria, Grzegorz, Ewa, Marlena. Super. <laughs> wiem, że tam jesteście i też, eee, i też tutaj nawet ci z Was, którzy nie, nie komentują, to wiem, że słuchacie i e, jesteście. E, kochani, nie wiem, czy Jonasz Wam się kojarzy z Bohaterem Wiary. <laughs> Ale chciałam specjalnie wybrać taką osobę, która nie jest nie jest takim bohaterem oczywistym. I pamiętacie ostatnio, żeśmy rozmawiali o wdowie z Sarepty, wcześniej żeśmy rozmawiali o setniku. No i to są takie osoby wymienione przez Jezusa, zauważone przez Jezusa, które miały wiary. A dzisiaj powiemy o Jonaszu i wiem, że wielu z was czyta od wielu, wielu wielu lat Biblię. I macie pewne pojęcie, tą księgę również, żeście czytali, księgę Jonasza. Niektórzy uważają, że ta historia nie jest prawdziwa, że została spisana taka legenda <grydy> o pewnym człowieku. Ale kiedy czytamy Biblię, to wiemy, że te wszystkie historie, które tam są, mogą się wydawać legendą, ponieważ są napisane dawno temu. Takim, takim językiem, który jest mocno obrazowy, trochę bajkowy, ale są spisane po to, żebyśmy mogli czerpać naukę, żebyśmy mogli budować swoją wiarę. Tak więc dzisiaj będziemy budować swoją wiarę od Jonasza i powiedzcie mi, czy Wam się Jonasz kojarzy z człowiekiem wiary, w ogóle z czym Wam się Jonasz kojarzy? Co wiecie na temat tej księgi, co wiecie na temat jego historii? Proszę bardzo, napiszcie w komentarzu tak na szybkiego, zanim zaczniemy to wszystko. Zgłębiać, chciałabym wiedzieć, co tam w Waszych głowach się kołacze, kiedy widzicie taki tytuł dzisiejszej transmisji: Bohaterowie Wiary Jonasz. Jakie macie pierwsze skojarzenia z tą postacią biblijną? Witaj, witaj, Dorotko, Zdzisław, Józef, Beata, jeszcze te osoby, z którymi się nie przywitałam. Bardzo się cieszę, że jesteście. Naprawdę super. Grzegorz pisze z ucieczką. Jonasz się kojarzy z ucieczką. Okej, okay, super. Super, super. Nieposłuszeństwo. Tchórz! <grytanie> Jonasz znał Boga. No proszę, jakie są przeciwstawne tutaj? <grytanie> Jakieś opinie o nim. Co jeszcze Wam się kojarzy? Z Marudą. Niekoniecznie pozytywnym bohaterem. Mhm. Ja im więcej czytam Biblię, tym bardziej wierzę w te opowieści. <laughs> Z prorokiem, mm -hmm. że uciekał. I nasz prorok, posłany do Niniwy. No, okej. Okay. <laughs> do tyłu, do przodu, koniec, happy endem. <laughs> Ciekawe podsumowanie, super. Upór. Jonasz nam się kojarzy z setnikiem. A o ciekawe, Monika, jak to? Musiałabyś rozwinąć, napisać, dlaczego tak ci się kojarzy. Nie wierzył w siebie, bał się. No, Jadwiga, tutaj już taką strzeliłaś yy, analizę, że tak powiem, taką diagnozę w ogóle, dlaczego Jonasz uciekał. Mhm. Wiedział, że Bóg przebacza. Okej. Okay. No dobra, nikt nie napisał o wielkiej rybie. To jest takie pierwsze skojarzenie, które dzieciom by się na pewno skojarzyło, tak? Że on siedział w tej wielkiej rybie i że go że tam nie zginął, tylko tam miał mieszkanko. Tam sobie palił świeczkę w tej wielkiej rybie. Tak czasami są takie rysunki, a potem ta ryba go wypluła. I to jest taka najbardziej romantyczna historia w całej Biblii chyba. Sądził, że ucieknie od Boga. A Jonasz jest wzorem. Jezusa, mm -hmm. strach, lęk, wiejność. W sumie przykład niedoskonałego proroka, którego jednak Bóg użył. I właśnie dlatego Beata wybrałam tą osobę. <laughs> właśnie dlatego ją wybrałam, bo jest to taki bohater zupełnie nieoczywisty i może się wydawać, że nawet nie jest bohaterem, tak? bo tak jak tutaj wiele osób napisało, że był tchórzem, że nie wierzył w siebie, że był marudą, tak? Bo no, te wszystkie tutaj cechy, naprawdę, bardzo dużo negatywnych rzeczy jest napisanych na temat Jonasza. Ale za chwileczkę sobie tutaj zajrzymy do środka, i ja dlatego wybrałam tą postać, ponieważ bardzo łatwo się z nią zidentyfikować. Bo kiedy czytamy o takich bohaterach, wiecie, Takich prawdziwych bohaterach, takich, którzy nie mieli chwili słabości, taki Daniel na przykład, tak? Albo Józef, no to to są takie krystaliczne postacie, tak? Tam trudno się przyczepić do czegokolwiek. No już Dawid więcej tam na grzeszu można znaleźć, ale, ale no właśnie, ale, ale Daniel, ale, ale, Józef to są takie postacie naprawdę, no bez skazy, bez marszczki, bardzo trudno, chciałoby się takim być jak oni są, ale Trudno odnaleźć tam w sobie takie cechy, jakie oni mają. I z kolei Jonasz jest taką osobą, że jak się czyta, myśli sobie: Matko, co za człowiek? Nie? Co za człowiek? Taki, użyłabym takiego wyrazu nie wiem, czy to jest chrześcijański wyraz upierdliwy. Taki po prostu marudny, taki ciężki, ciężki charakter tak mi się kojarzy, z ciężkim charakterem. A jednak, a jednak cała ta historia umieszczona jest w Biblii. Jezus się również na nią powołuje e, i to nie raz e, i jest wspominana jako ważna, jest jako pewien punkt odniesienia, pewien um, pewien model, pewien wzorzec, który, yy, który wiemy, że yy, znalazł, znalazł wypełnienie w życiu Jezusa. Yy, I widocznie Bóg chciał, żeby ta historia się znalazła w Biblii, żebyśmy studiowali ją i żebyśmy się czegoś z niej nauczyli. Przekorny. Tak, dokładnie. Znał Boga, nie mógł się pogodzić z Jego miłosierdziem do złych ludzi. Dlatego dla mnie odkryciem jest, że Bóg używa mimo takich rażących wpadek. Tak, i to jest pociecha, i właśnie dlatego chciałam, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. Ee, Jonasz znał Boga, ale też znał ludzi, ich nieprawości. Nie chciał pójść do ludzi, czekajcie, tu wyświetlę może nie chciał pójść do ludzi, ponieważ znał ich serca i się, że się nie upamiętają. Nie wierzył w ludzkie upamiętanie i nawrócenie. <laughs> no ciekawe, bo on to potem inaczej tłumaczy. Tłumaczy raczej tym, że, że wiedział, że Bóg i tak jest łaskawy, więc nie ma sensu tam iść, bo. E, bo Bóg i tak nie ześle tego sądu, więc po co on tutaj będzie głosił jakiś sąd, e, naraży się na, jakiś, e, na jakąś śmieszność, będzie gadał, że będzie sąd i że, że oni poginą, a, a potem się okaże, że wcale tak nie będzie. Jonasz był bardzo mądrym człowiekiem, a Setnik tak samo. <grym>, no tak. No dobra, słuchajcie. Był podobny do nas. Tak, Jonasz to my, jak najbardziej. Dobra, no to spójrzmy, słuchajcie, na pierwszy rozdział. Proszę otwórzmy Biblię. Jeżeli macie ze sobą, słuchajcie, ostatnio znalazłam taką fajną Biblię. Biblię współcześniony przykład. współczesnioną Biblię Gdańską. Chciałam Wam ją pokazać, bo jest fajna. Współcześniona Biblia Gdańska. Taki bardzo fajny. Już, już, już. Hmm, to nie jest to. No nic. Um. Już, już mam, już prawie mam, już prawie mam. Chwila cierpliwości. Jest, ale fajna. <grymne> już Wam pokazuję. Już Wam udostępniam ekran, żebyście mogli zobaczyć. O, taka śmieszna. Zobaczcie, nawet jak się przewija stronę, to tak śmiesznie. Co prawda, to jest tylko Nowy Testament, ale, e, ale bardzo fajna taka do pokazywania. Jak uda mi się znaleźć Stary Testament, tak żebyśmy mogli razem studiować a, i, i żebym mogła Wam tak pokazywać po prostu online, to byłoby super. E, fajna sprawa, nie? Dobra. E, Dobrze, kochani, to teraz otworzymy sobie Biblię swoją, taką jaką macie na księdze Jonasza. Pierwszy rozdział i teraz uwaga, przeczytamy sobie tak pokrótce, ponieważ nie chciałabym, żebyśmy czytali. To jest bardzo krótka w ogóle ta księga, więc tutaj dużo się nie dzieje, ale są pewne kluczowe sytuacje, które się dzieją w życiu Jonasza. Eee, czytamy pierwszy werset. Pan skierował do Jonasza syna Amitaja te słowa. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej doszła przed moje oblicze. Jonasz wstał, aby uciec do przed Panem. Eee, więc to jest pierwsze wydarzenie. Bóg powołuje Jonasza, żeby, um, żeby poszedł, ostrzegł ludzi. A dlaczego to robi Bóg? Ponieważ Bóg nie chce. Wykonać tej kary, bo chce, żeby ludzie się upamiętali, ale też, też rozumie, że oni muszą wiedzieć, że robią źle, tak? Dlatego posła Jonasza. I Jonasz robi coś bardzo dziwnego. Ucieka. Ucieka w zupełnie w przeciwnym kierunku, wsiada na okręt, tak jakby w ogóle przed Bogiem można było uciec, więc taka, taka trochę dziecinna postawa, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, jest to pewien y, obraz tego, jak my możemy też uciekać przed Bogiem, tak? Robiąc jakieś. angażując się w jakieś rzeczy inne, tak? Jonasz tutaj jakby zajął swoje życie zupełnie innymi sprawami, chciał geograficznie nawet uciec, u, uciec e, od tego swojego powołania w innym kierunku. Za chwileczkę dojdziemy do tego, dlaczego tak się mogło e, stać. E, wtedy na tym okręcie, na którym on wsiadł, zaczyna e, rozpętuje się wielka burza. I, I ludzie, którzy są na tym okręcie, budzą Jonasza i mówią: Szósty werset, dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga swego. Może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. I kiedy go pytają: skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj?, dziewiąty werset. Jonasz mówi: Jestem Hebrajczykiem i czczę pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. To jest bardzo ciekawy werset, bo on pokazuje, że Jonasz jest przekonany, że Bóg istnieje. Czyli bierze Boga na poważnie. To nie jest, Jonasz nie jest niewierzący. Jonasz nie lekceważy Boga. On jest w stanie przyznać się przy wszystkich do tego, kogo czci. Czyli tutaj widzimy jego. jego no, takie wewnętrzne, tą wiarę, tak? Wiarę w Boga. To silną wiarę w Boga. I to wszystko kończy się tym, że wrzucili Jonasza do wody. Drugi rozdział jest cały na temat tego, jak go połknęła Wielka Ryba i co się dokonuje też w jego sercu, w jego głowie podczas tych trzech dni, które spędza w środku. I tutaj chciałabym, żebyśmy przeczytali Jonasza, z wnętrzności ryby modlił się do Boga swojego, tak? Czyli zaczyna rozmawiać z Bogiem. I to jest bardzo ciekawy element, bo Bóg do niego mówi: Jonasz nie chce usłuchać, ucieka przed Bogiem, a w czasie tych trzech dni, kiedy jest we wnętrzu ryby, zaczyna z Bogiem rozmawiać, czy nawiązuje z Bogiem kontakt. I, i mówi tak: w utrapieniu moim wołałem do Pana, to jest drugi rozdział, a on mi odpowiedział, czyli zaczyna się dialog, tak? On woła do Boga, Bóg mu odpowiada: z głębokości Szerolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębie wewnętrzne morza i nur, nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twoje bał, morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Rzekłem do Ciebie wygnany daleko od Twoich oczu. Ale to jest ciekawe, wygnany daleko od Twoich oczu, tak naprawdę wiem, że Jonasz sam siebie wygnał, tak? I ta sytuacja, która go spotkała, tak naprawdę jest dla niego wybawieniem. To wnętrze ryby jest dla niego ratunkiem. On, a, on zginąłby w tej wodzie i Bóg zesłał wielką rybę, żeby go połknęła. Jemu może się wydawać, że to on teraz właśnie ginie i dlatego woła do Boga, bo jest przerażony, ale nie rozumie, że ta ryba jest takim miejscem, przez które on zostanie uratowany. E, tak więc tutaj już widzimy to pierwsze użalanie się nad sobą, kiedy e, Jonasz zwala winę na. Na kogoś, tutaj widzimy, na kogoś, nie na siebie. On sam siebie wygnał, ale mówi, wygnany daleko od oczu Twoich, tak? Czyli ktoś go wygnał. E, jakże choć tylko osiągnę, by móc wejrzeć na Twój święty przybytek. Wody objęły mnie zewsząd, aż pogardło ocean mi otoczył, sitowie ogoliło mi głowę. Czyli no jest bardzo biedny, bardzo jest biedny Jonasz. <grym> ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści, Panie mój Boże. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Czyli Jonasz w tym wnętrzu ryby doświadcza tego wysłuchania i doświadcza pomocy od Boga i widać, że jest wdzięczny, tak? Widać, że jest wdzięczny za tą, e, za tą sytuację, bo już czuje się uratowany. Ehm. I dziesiąty werset, ale ja złożę tobie ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię to, co ślubowałem, zbawienie jest u Pana. Czyli widzimy, jakby takie nawrócenie Jonasza, tak? Nawiązanie relacji znowu z Bogiem. On jest głęboko wdzięczny Bogu, że Bóg go uratował yy, i postanawia być posłuszny, tak? Jeżeli macie jakieś myśli w trakcie, kiedy ja mówię, to oczywiście piszcie, ja za chwileczkę tutaj zajrzę do tego, co piszecie. Tak, jak uczniowie na, na jeziorze galilejskim podczas burzy też uratowani. <grym> ok. E, i czytamy tutaj dalej. Trzeci rozdział. Y, mo, Jonasz idzie do Niniwy, tak? I zaczyna a, przychodzić, dłu, miasto było długie, a, i zaczyna mówić: Wstań. Y, y, tak, w trzecim rozdziale jeszcze raz Pan mówi do Jonasza. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, głosi upomnienie, które ja ci zlecam. To już drugi raz Bóg do niego mówi. I Jonasz wstał, poszedł do Niniwy, tak jak powiedział mu Pan, że za tym drugim razem jest posłuszny yy, i zaczął iść yy, przez miasto. Jeden dzień drogi wołał, głosił, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili pos, oblekli się w wory, i tak z rozkazu króla, ludzie, bydło, zwierzęta, wszystko miało nie jeść, nie pić. Wszyscy żaliwie wołali do Boga. I co się stało? Dziesiąty werset. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. Ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na ich sprowadzić i nie zesłał jej. Czyli Boże plany tutaj się powiodły. Tak? Posłał Jonasza po to, żeby ostrzegł ludzi, ponieważ pożałował ich, nie chciał, żeby ginęli. Yy, I w ten sposób całe miasto zostało. Uratowane. No i teraz czwarty rozdział jest najbardziej dziwnym rozdziałem, momentem, e, ponieważ e, w, nasz e, prorok, Jonasz, <grymionasz> wścieka się na Boga. Tak można to podsumować. Czwarty rozdział. Wścieka się na Boga, obraża się na Boga. Tutaj strzela takiego focha, takiego, tak jakby nie rozumiał, jakby oburzył, obo, oburzył się na Boga e, i mówił: proszę panie, e, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju. Dlatego postanowiłem uciec do Tarsis, bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny, miłosierny, cierpliwy, pełen łaskowości, litujący się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz proszę duszę moją ode mnie, albowiem lepsza jest dla mnie śmierć niż życie. I teraz Bóg mówi, dlaczego jesteś oburzony? Dlaczego jesteś oburzony? Jakby e, rozpoczyna się taka, e, taki czas, kiedy Jonasz. E, Znowu jakby nie traktuję Boga jako Boga, bo ja sobie nie wyobrażam, jak się na Boga obrazić. I myślę, że specjalnie tutaj mamy tą księgę, gdzie pewne postawy u Jonasza mnie to drażni. Mnie to drażni, jak czytam, to myślę sobie, jejku, co za człowiek, no po prostu, o, co za człowiek. Ale myślę, że dlatego ta historia jest tutaj opisana i właśnie tak, a nie inaczej żeby jakby przerysować jakby tak bardzo mocno zaznaczyć pewne postawy, które były w Jonaszu i które nam się rzucają w oczy, że są po prostu dziecinne, że są, to są jakieś fochy, to są jakieś obrażania, to są jakieś dziwne koncepcje w głowie. One po to są tutaj narysowane, żebyśmy my mogli też w swoim życiu znaleźć pewne odniesienie i... Ta wielka cierpliwość Boga względem proroka, skoro on był aż taki, prawda, niesforny, to Bóg go przygarnął i, i z nim łagodnie postępował, to kiedy my znajdujemy podobne postawy w naszym życiu, to też możemy być pewni, że Bóg jest łaskawy i Bóg jest cierpliwy względem nas, tych, odnośnie tych wszystkich naszych fochów i obrażeń itd. Tak no dobra, ale Teraz, zanim, zanim tą samą końcówkę przeczytamy, powiedzcie mi, jak Wam się wydaje, a czy tutaj nadążacie za tym sociéték, sposobem myślenia Jonasza, dlaczego on się tak zachował? O co tutaj w ogóle Jonaszowi chodzi? Czy macie jakieś koncepcje odnośnie tego, dlaczego on uciekł? On tutaj niby tłumaczy, że uciekł, bo nie chciał tego zrobić, bo wiedział, że Bóg i tak przebaczy, czyli, czyli co. Może, może chciałbyś być może chciałbyś takim prorokiem, wiecie, który mówi, że będzie miasto zniszczone, i miasto będzie zniszczone, tak? <laughs> może chciałbyś takim słownym prorokiem, takim groźnym prorokiem, a nie takim, który mówi, a potem to się nie spełnia, tak? Bo takie tutaj można mieć wrażenie. A jak myślicie, dlaczego, dlaczego Jonasz tutaj się gniewa się oburza, tak? Nie spodobało się to Jonaszowi, że, że Bóg ocalił. Jonasz nie wierzył, że Bóg się ulituje. Mhm. E, ok, czyli coś przeciwnego niż sam mówi, tak? Jadwiga pisze, a mnie się podoba, że się dochodzi z Bogiem, tak? Czyli że, że rozmawia z Bogiem, tak? Że miał relację. Uważał, że Bóg powinien ich ukarać, a nie okazać miłosierdzie. Aha, być może było coś takiego w nim, że, mm, że to jest coś takiego, jak ma, czasami mamy, jak oglądamy jakiś film, widzimy jakiegoś a, złego człowieka i myślimy sobie, no ten człowiek musi zostać ukarany. To, to musi, jakby taka, to jest taka ludzka sprawiedliwość, że my pragniemy, żeby zło zostało ukarane. Jak nie jest ukarane, to jest takie rozczarowanie, tak? No bo domagamy się sprawiedliwości, chcemy tej sprawiedliwości, tak? I teraz być może coś takiego w Jonaszu było. Ci ludzie byli źli, oni byli zepsuci, e, i należała im się kara, tak? <laughs> I teraz e, e, Jonasz tam poszedł, mówił o tej karze, słuchajcie, będziecie ukarani, e, a tutaj nagle, o, nie zostali ukarani, tak? Dlaczego? To, to, jest, to jest na takiej zasadzie, że jeśli chodzi o nas, to my się cieszymy z Bożego Miłosierdzia, ale kiedy Bóg okazuje łaskę innym grzesznikom, to myślimy sobie, no nie, Bóg przesadził, tak? Może chyba, chyba oni powinni ponieść jakieś konsekwencje swoich czynów, tak? A nie tutaj tak po prostu puści, puścić płazem. I ona, to typowy Polak. <laughs> o kurczę, nie, no takiego tekstu tutaj jeszcze nie słyszałam. <laughs> Jonasz to typowy Polak. <laughs> rozwin, Beata, rozwin, masz, nie mogę się doczekać. Kłóci się z panem, chciał zemsty po swojemu. Mhm. Tak, to trochę jak z tego filmu Dzień świstaka. Nie wiem, czy żeście oglądali, ale tam, gdzie taki Polak na balkonie modi się o modlitwa Polaka, tak, żeby. <laughs> Jemu nie, może, nie musi być dobrze, ale żeby innym też nie było dobrze, tak? Żeby inni zostali ukarani. Żeby ich grzechy zostały dostrzeżone, tak? Nie umiał pogodzić się z Bożą wolą. Innych powinien ukarać, a nie jego. Mhm. Porównywał się z nimi. Mhm. Prawdopodobnie uważał, że im się nie należy ocelenie. Bardzo fajna myśl. E, tak przez pewne porównanie, tak? Czyli ocenił ich po swojemu i uznał, że zasługują na karę, tak? I dlatego nie podobało mu się to, co Bóg zrobił. Nie umiał przebaczyć temu narodowi, który zrobił wiele zła Izraelitom. Mhm. Myślał po ludzku, nie po Bożemu. Brakowało mu miłosierdzia. Uznał, że ludzie miniwy nie zasługują na przebaczenie. Uh -huh. Nie zgadzał się z Bożą wolą. Uh -huh. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A masz za swoje, tego oczekiwał Jonasz. Tak, dziękuję bardzo za tą myśl. Nienwa to jedno z najważniejszych miast Asyrii, z którą Izraelici nieustannie to toczyli, toczyli boje, tak? Czyli to było miasto, no, można powiedzieć, wrogie wrogów, tak? To było miasto, nie było miasto izraelskie, to nie było. Um, to byli obcy, to byli. To byli Obce państwo, tak, które często toczyły wojnę z Izraelitami. To, I to no, takie zazwyczaj wygrywali te, te bitwy. Więc e, jakbyście zostali posłani do swoich wrogów, e, to, to macie inne nastawienie. prawda? Nie kochacie tych ludzi. Nie rozumiecie tych ludzi. Nie widzicie w ogóle w nich ludzi. Taka jest prawda. Tak? Kiedy, kiedy jest wojna, to jest to wróg. Tak? To nie jest brat, to nie jest człowiek. A to, jest, to jest wróg, po prostu, tak? I wtedy, wtedy trudno jest o empatię, trudno jest o, o jakieś zidentyfikowanie się, że, że, że Bóg na nich patrzy po prostu jako na ludzi, a nie jako na wrogów Izraela. Sądy sądami, sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Super. E, słuchajcie, to teraz e, spróbujmy znaleźć jakieś odniesienie do naszego życia, bo Jonasz Jonaszem, jego, jego niezadowolenie mm, jest e, no, po części jakby usprawiedliwione, czy możemy zrozumieć, tak, dlaczego Jonasz w ten sposób się zachowywał, e, ale teraz, właśnie odnoszą, odnosząc to do naszego życia, Bóg nas posyła do robienia różnych rzeczy. Bóg nas posyła do innych ludzi ponieważ kocha innych ludzi i posyła nas nie tylko dlatego, że nas kocha i chce nam dać jakieś zajęcie, żebyśmy się nie nudzili, ale, ale ponieważ świat ginie w ciemności, a Bóg nie chce, żeby ludzie ginęli. I teraz, no właśnie, czy, czy my czasami też tak się nie zachowujemy jak Jonasz, że uciekamy w drugą stronę, że nie chcemy pewnych rzeczy robić, bo wydają nam się, że jakby nie czujemy celu, tak nie widzimy, nie widzimy sensu, nie widzimy takiej potrzeby, nie umiemy się zidentyfikować z tym, co Bóg ma w sercu, nie mamy tego takiej samej miłości, nie mamy takiego samego podejścia do innych ludzi, i dlatego stronimy od tego, żeby do nich pójść, prawda? Tak jakbyśmy oczekiwali, że Jonasz miałby jechać do Niemiec w czasie II wojny i głosić im nawrócenie. Uh -huh. No, coś takiego. Tak, coś takiego. I, i Jonasz, pamiętajmy, był Polakiem, tak? <grytanie> Zapamiętamy z tego live'a, z tej transmisji, że jonasz był Polakiem. <grytanie> jonasz był Polakiem, e, bardzo wiele wycierpiał od, od narodu niemieckiego i teraz miał jechać do Niemiec, do Berlina, do głównego miasta i tam głosić nawrócenie. Czy byłby w stanie to zrobić? Czyli widzimy tutaj taki pewien konflikt pomiędzy tym cielesnym Jonaszem a tym duchowym Jonaszem, prawda? Bo Jonasz był wierzący wierzył w Boga i odważnie się przyznawał do tego Boga, z Bogiem rozmawiał. Wiemy, że w tej wielkiej rybie dokonało się coś w nim, prawda? Dokonało się jakieś, jakieś porozumienie z Bogiem, zrozumienie, a pomimo tego. Pomimo tego, jakaś część jego natury walczyła z tym powołaniem, tak? Walczyła z tą Bożą Wolą, bo tej Bożej Woli do końca nie rozumiała. I teraz chciałabym, żebyśmy sięgnęli do samego końca czwartego rozdziału, bo tutaj żeśmy tego nie, nie uwzględnili. Od piątego wersetu tutaj yy, czytamy. Taka ciekawa historyjka z pewnym krzewem. Yy, Jonasz się obraził, wyszedł z miasta, zatrzymał się. Po jego wschodniej stronie i tam sobie uczynił szałas. I usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, po to, aby cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Czyli Bóg takie, taką miłość okazał Jonaszowi, chociaż tamten był naburmuszony. I Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku, y, następnego dnia Bóg zesłał robaczkę powiedział: Ty, robaczku, pójdziesz i, z, i zjesz to drzewko, zjesz korzonki, y, aby uszkodził krzew i ten usech. A potem, gdy wzeszło słońce, Bóg zesłał gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło jonasza w głowę, także osłab życzył więc sobie śmierci i mówił: lepiej dla mnie jest umrzeć, aniżeli żyć. Bóg mówi, a czy słusznie oburzasz się z powodu tego krzewu? Słusznie się gniewam, śmiertelnie. <grytanie> Jonasz był dobry w gniewaniu się, a pan mówi: tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinien mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają, nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a na to mnóstwo zwierząt. Tutaj może pomijmy ten, żeby nie zgłębiać się w każdy jeden z szczegół, bo to jest też ciekawy wątek, dlaczego powiedział o tych ludziach, że nie odróżniają swej prawej ręki od lewej. E, prawdopodobnie wyraził jakąś e, taką niemoc i, i brak świadomości tych ludzi. Tak? Brak świadomości, którzy nie umieli odróżniać zła od dobra i, mm, i w pewien sposób Bóg ich rozumie. Tak? Bo był to, to nie był naród izraelski, to nie byli ludzie, którzy słyszeli Bożą Wolę i wiedzieli, co jest dobre i co jest złe. E, I oczywiście Grzechu nie można usprawiedliwić, ale jakby Bóg. Miał tą poprawkę i wiedział, że ci ludzie są źli, ponieważ yy, właśnie dlaczego? Ponieważ Izraelici, którzy byli narodem powołanym do tego, by opowiadać o Bogu innym narodom, nie robili tego. Nie robili tego. Tylko ciągle toczyli z nimi bitwy, yy, nienawidzili, yy, zamykali się w swojej społeczności i nie wypełniali swojego powołania, więc jakby tutaj Bóg pokazuje zupełnie inną stronę, pokazuje, że, że kocha wszystkich ludzi I dla mnie to jest ta, ta księga, która wydaje się być bardzo bajkowa, księga Jonasza, ona pokazuje serce Boga, takie nowotestamentowe serce Boga, że Bóg nie kochał jedynie Izraelitów, że to nie jest tak, że sobie ukochał wybrany naród, tylko jeden był wybrany. On nie był wybrany jedynie do kochania, on był wybrany do tego, żeby móc głosić innym narodom o Bogu, który kocha wszystkich. I kiedy w ten sposób patrzymy na historię Izraela, to, to widzimy, że Bóg już nawet w Starym Testamencie, Pokazywał swoje serce do innych narodów, i pokazywał, że jego wolą jest, żeby wszyscy doszli do upamiętania, nie zadowalał się, że ma tylko jeden naród, ale chciał, żeby wszyscy e, wszyscy się upamiętali i, e, i znali jego prawa, znali jego osobę. Tak? Więc Izraelici byli wybrani do tego, żeby pomagać innym, a nie żeby z nimi toczyć bitwy, nie żeby czuć się wyjątkowymi. O, my jesteśmy wybrani. Nie wiem, czy wam to nie, nie przypomina czegoś, ale mi to przypomina to, co się dzieje w kościołach teraz, w wielu chrześcijańskich kościołach. Bez względu na denominację, jest pewien taki duch ekskluzywizmu, ja to nazywam, że my jesteśmy najlepsi, u nas to są najlepsze zasady wiary, my to najlepiej robimy. Patrzcie na nas i, i rośniemy w takie piórka nie rozumiejąc, że nawet jeżeli mamy lepsze poznanie w czymś, to tylko po to Bóg nam daje poznanie, żebyśmy mogli służyć innym, żebyśmy mogli pomagać innym, a nie czuć się lepszymi. Tak, więc ten, ten, ta sama postawa, którą widzimy w Izraelitach, tutaj w tym Jonaszu, również um, jest w nas, tak? Jest, my się tutaj możemy y, zidentyfikować, tak? Bóg. Bóg nas powołuje, Bóg nas wybiera do tego, żebyśmy ratowali innych, a nie dlatego, żebyśmy byli nazwani prorokiem i znajdowali się potem w księdzek biblijnej, tylko po to, żeby, żeby móc pomóc jak największej ilości ludzi. I do tego potrzebna jest pokora. Tutaj z tą pokorą Jonasz różnie, z tą pokorą, ale tak jak powiedziałam, ten, ta jego osoba jest bardzo ciekawa, że Bóg używa różnych ludzi, tak? I, e, I ta łagodność Boga, z jaką postępuje również względem Jonasza, jest niesamowita, kiedy już tu na samym końcu tłumaczy Jonaszowi motywy swojego działania i, i pokazuje mu, jak dobry jest, że używa nawet takiej osoby jak, jak Jonasz e, i że chce z nią współpracować, mm, otwierając swoje serce przed nim. Tak? Przecież Bóg nie musiał niczego tłumaczyć Jonaszowi, ale chciał wytłumaczyć. Chciał, żebyśmy również my to wytłumaczenie słyszeli yy, i rozumieli, że Bóg yy, w ludziach nie ma żadnych wrogów. Tak? On, rozumie, yy, on rozumie ludzi, tak? identyfikuje się i, i chce pomóc. Kiedyś byłam Piotrem, czasami jestem Jonaszem, chcę być Józefem i Danielem. <laughs> Ola, fajnie podsumowałaś. Jezus wierzył Bogu, ale nie wierzył w nawrócenie Niniwy. No, tak. To, to też jest taki ciekawy motyw, że Bóg powołuje nas do pewnych rzeczy, żebyśmy coś zrobili, ale niekoniecznie efekt tego działania jest taki, jakbyśmy chcieli. I nie jesteśmy odpowiedzialni za ten efekt. To tak jak teraz można przyrównać do tego, że jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. Mamy to robić najlepiej, jak potrafimy, najlepiej, jak rozumiemy, ale, ale owoc tego głoszenia nie jest zależny od nas tak do końca, tak? Bo to zależy, czy ludzie podejmą właściwą decyzję. Tutaj też nie było wiadomo wcale, czy Niniwa się nawróci, czy też nie. Więc jakby my mamy wypełnić swoją działkę, a efekt będzie zależał od, od innych rzeczy. Mm -hmm. Dawid pisze: Tak gniewamy się o małe, głupie rzeczy, bo skupiamy się na sobie, na swoich uczuciach i potrzebach, zamiast skupiać się na Bogu, który jest ponad każdym problemem czy sytuacją. Dziękuję, Dawid, że to napisałeś. E, dokładnie tak. Dokładnie tak jest. I my mamy jakieś odczucia, nam się coś wydaje, my byśmy coś chcieli, my coś uważamy i my jesteśmy tak mocno przywiązani do tego, Naszego zdania, naszych odczuć, że to według mnie, że to powinno być inaczej, że jak Bóg coś robi i my tego nie rozumiemy, to może niekoniecznie można to nazwać obrażaniem, ale taki, tak się dystansujemy trochę. Bóg dziwnie to zrobił, dziwnie to rozwiązał. Nie rozumiem, dlaczego tak Bóg zrobił, tak? Tak się trochę dystansujemy, tak się. Tutaj jest w czwartym rozdziale pokazane, jak Jonasz. E, idzie poza miasto, tak? On się obraża. Do widzenia, wychodzi z miasta, tak? Ja się w takim razie położę tutaj i umrę. <laughs> Czyli tak wiecie, na złość mamie, odmrożę sobie uszy. E, I to jest taka ilustracja tego, jak, co, co my robimy czasami, że, że się tak trochę odsuwamy od Boga, tak? Odsuwamy się od, od tego, co się dzieje, bo tego nie rozumiemy, jest to dziwne dla nas, tak? Bo nie jest tak, że nie rozumiemy, ale nadal jesteśmy sercem blisko Boga. Nie rozumiemy i jest to dziwne i się dystansujemy, tak? Bo można nie rozumieć, ale nadal Bogu ufać. I on jakby nie do końca tutaj z Bogiem się w tym wszystkim zgadzał, i widać tą Jego huśtawkę, taką emocjonalność, tak? Raz czuł, raz nie czuł, raz z Bogiem rozmawiał, i, a, a później znowu się gdzieś tam wycofywał, więc chuściawka e, ostra. My siejemy, a Bóg daje wzrost, dokładnie tak. <grytanie> Widzę, że niektórzy z Was tak się identyfikują mocno tutaj z tym Jonaszem, że odnajdujecie w sobie takie postawy, tak. No niestety tacy jesteśmy. Tak, już podobnie zrobił. Też tam strzelił Focha. Też się poczuł fatalnie. <laughs> poczuł się w ogóle no zostawiony przez Boga, najbiedniejszy na świecie. Takie użalanie się nad sobą, nie? Boże, zobacz, jaka jestem biedna. Boże, spójrz na mnie, jak ja cierpię. Ja cierpię. Jonasz tam cierpiał bardzo mocno. I <laughs> e, to też się śmieje teraz Jonasza, ale ja robię tak samo, tak? Ja robię tak samo. I tak mocno się koncentrujemy na sobie, to co Dawid napisał, tak? Że nie widzimy Bożych planów, nie widzimy Bożych. To jest e, tak, że my musimy e, pozwalać, żeby Duch Święty w nas mieszkał i żeby nas zabierał w takie podróże, że tak powiem, ponad e, nasze życie żeby nas tak unosił czasami w duchu, żeby pomagał nam spojrzeć na cały świat na całą sytuację z Bożej perspektywy. Bóg nam objawia pewne rzeczy, objawia nam. My po ludzku nie rozumiemy, ale on nam, on nam pokazuje rozciąga nasze myślenie. W duchowy sposób uczy nas patrzeć na to, co się dzieje, co jest z Bożą wolą, jak Bóg widzi sprawy, że tu nie chodziło, to nie chodziło o to, co Jonasz myślał, że chodzi. Tutaj chodziło o życie 120 tysięcy ludzi, tam zwierząt również, tak? Bóg jest miłosierny i Bóg patrzy szerzej niż my. I Bóg nie patrzy tylko, o jej biedna Agata, tak? Pomóżmy Agacie. <noise> Bóg ma więcej. On mnie kocha oczywiście i chce mi pomóc, ale on jest takim Bogiem, który ma strategię dla całego świata. Ja jestem połączona z innymi systemami, innymi ludźmi, rodzinami, państwami, że tak powiem. To jest wszystko połączone ze sobą. I Bóg tak rozstrzyga wszystko, tak wszystko planuje, żeby, żeby wszystkie jego dzieci były zbawione, tak? a nie tylko ja. Więc dlatego pewne rzeczy trwają, dlatego pewne. Modlitwy, które wysyłamy do Boga, wydaje się, że nie działają, że Bóg nam nie odpowiada albo nie odpowiada tak szybko, albo w taki sposób, jak myślimy. Ponieważ On e, współdziała z nami we wszystkim, e, dla, nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra wszystkich. Nawet dla, ja, ja wierzę i jestem przekonana, dla dobra całej planety, nawet tej nieożywionej, bo, bo Bóg kocha to wszystko, On to wszystko stworzył. No dobrze, słuchajcie. To mam nadzieję, że jakieś tam wnioski mamy odnośnie naszego życia. <laughs> Czy możemy naśladować wiarę Jonasza? Czy Jonasza można w ogóle w czymś naśladować? Powiedzcie mi na sam koniec taki wniosek. Czy możemy czegoś od Jonasza się nauczyć? Takiego pozytywnego. Bernadetta pisze, że kiedy się użalam nad sobą, Bóg daje mi werset, który mnie podnosi. Słuchajcie, mhm. ona się użalał, a Bóg jeszcze drzewko, jeszcze krzew nad nim <laughs> e, ro, y, wyrósł. A też mu dał odczuć, prawda? Dał mu odczuć, żeby, żeby wiedział, na własnej skórze się przekonał, jak y, dla Boga ważni są ludzie. By nie uciekać. Miał relację z Bogiem. Tak, to jest chyba najbardziej budujące, że miał relację z Bogiem. Wiecie, to jest trochę jak czytamy Psalmy i ten Dawid ma tam różne, różne fazy, można powiedzieć, życiowe. Ma, ma różne stany emocjonalne. On czasami nawet gniewa się na Boga. Denerwuje się, że Bóg powinien coś zrobić, tak? Uderz w szczękę moich wrogów. Po prostu uważa, że Bóg za wolno działa, za słabo działa, powinien zniszczyć tych wszystkich jego wrogów. Ale, ale jest szczery, tak? Wylewa swoje serce, rozmawia z Bogiem. I tak samo tutaj widzimy w tym Jonaszu, że on nieustannie do tego Boga się odnosi, do tego Boga się przyznaje, z tym Bogiem rozmawia i pomimo tego, że go nie rozumie, że go źle ocenia, tak? Bo nie rozumiał tutaj Bożej Woli, to ta interakcja z Bogiem. Pozwala, żeby, żeby, on, żeby był prowadzony. I to jest chyba najbardziej budująca lekcja z całej tej księgi, że. Kiejku, nie mogę uwierzyć, że całą księgę żeśmy dzisiaj omówili. <śla> Cała księga w jeden wieczór. Budująca historia jest taka z tego wszystkiego, i, że kiedy my mamy relacje z Bogiem, to nawet jeżeli mamy takie podłe charaktery, że tak powiem, jak Jonasz, <śla> obrażalskie. Że się denerwujemy na Boga, że się y, obrażamy, że się wycofujemy, uciekamy, boimy, y, jesteśmy niedowartościowani, albo, albo pyszni, y, zapatrzeni w siebie, tak, skupieni na sobie, to i tak Bóg nas wtedy prowadzi. Tak, On nas przez to wszystko przeprowadza. On toczy z nami dialog, on, on, może z, on, on, on nas może gdzieś zaprowadzić w tym wszystkim. To trwa oczywiście, tak? Y, to dłużej trwa niż gdybyśmy, gdybyśmy inaczej, gdybyśmy byli inaczej e, przygotowani w sercu, ale jest dla nas nadzieja wtedy, bo bo on nas prowadzi, my jesteśmy z nim. Dlatego to jest taka księga głębokiej nadziei dla nas wszystkich, że skoro Bóg prowadził Jonasza, to nas również będzie prowadził, tylko miejmy z nim kontakt, tak? Tylko z nim rozmawiajmy, słuchajmy go, rozmawiajmy z nim. Nawet jeżeli się złościmy, nawet jeżeli nie rozumiemy pewnych rzeczy, mówimy, bo to powiedzmy wtedy: Boże, dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Dlaczego ja się teraz tak czuję? Zrób coś z tym. Nie chcę, żeby tak było. Czuję, że to jest niesprawiedliwe to, co robisz. Wiem, że ty jesteś dobry i sprawiedliwy, bo my się boimy pewnych słów wypowiadać, bo jesteśmy nauczeni religijnie, że to jak, że jak powiemy jakieś takie słowa, o to wtedy Bóg się obrazi, tak? ale wewnątrz tam myślimy te wszystkie rzeczy i nie boimy się ich myśleć, i myślimy, że Bóg ich nie widzi, a On i tak widzi nasze serca, więc On i tak wie, i zna, zna naszą złość, nasze, nasze jakieś fochy, On, nawet jeżeli tego nie wypowiemy, ale kiedy decydujemy się na taką otwartą relację z nim, żeby mu powiedzieć, to to jest wyraz zaufania, że, że my wiemy, że on jest większy niż to, cokolwiek my możemy mu powiedzieć. Ona nas kocha bardziej i nie jest stanie się obrazić. On nie jest w stanie się obrazić na nas. Ona zbyt kocha, tak? Patrzy na nas jak takie małe dziecko, które tupie nóżką i, i się denerwuje, i myśli sobie, no. Masz dwa latka, albo nawet masz 10, a zachowujesz się jak dwulatek. Szkoda, że tak jest. Ale jesteś moim dzieckiem. Będę Cię kochał tak długo, aż zobaczę w tobie dojrzałość, aż um, dotrze do Ciebie ta moja miłość i, i, i się zmienisz. Tak, dajcie łapki w górę, jeżeli, jeżeli Wam się podoba. Zawsze zapominam to powiedzieć i zapominam powiedzieć, żebyście udostępniali na Facebooku, kiedy, e, kiedy zaczynamy tę transmisję. Kochani moi, kończymy już powoli. Dziękuję Wam, że, że jesteście. Przypominam, że 15 lutego zaczynamy Szkołę Słuchania Boga. Następną edycję, zupełnie nową edycję. Co pół roku powtarzamy tą szkołę, ale za każdym razem studiujemy inne wersety, są nowe osoby które dołączają. Są nowe wyzwania, nowe ćwiczenia, więc jeżeli macie ochotę dołączyć i uczyć się wspólnie, nasłuchiwać Bożego Głosu, rozpoznawać, rozumieć lepiej Pismo Święte, rozumieć lepiej, kiedy Bóg bezpośrednio do nas w modlitwie coś mówi. Kiedy modlimy się o siebie nawzajem, żeby rozpoznawać Boże, Boże Słowa dla innych osób, to, to zapiszcie się na to wyzwanie. Tutaj puszczam linka w komentarzach, żebyście mieli. A ja już żegnam się z Wami i widzimy się za tydzień w środę. Błogosławię Was i dziękuję jeszcze raz, że byliście. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Pa, pa.